Za chwilę ma rozpocząć się próba generalna spektaklu. Jolanta Żabińska oraz uczniowie są bardzo zaniepokojeni zniknięciem Natalii. Jakby coś, to ja mogę awaryjnie ją zastąpić. Nie no, wstrzymajmy się z tym jeszcze chwilę, może ona jednak wróci. Sprawdziłam już wszędzie i nigdzie jej nie ma. Grzesiu, proszę zadzwoń do niej, dobrze? Nie odbiera. Ej, cicho. Ej, co jest? Zadzwoń jeszcze raz. Okej. Telefon Natki. Co to za akcja? Ona by tak nie wyszła z próby generalnej. Widocznie tak bardzo jej nie zależało. Ktoś cię pytał o zdanie? Dziewczyny, nie kłóćcie się teraz, nie mamy czasu na kłótnie. Powinniśmy być w połowie próby. Musimy znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Wyjście jest tylko jedno. Muszę ją zastąpić. Chyba cię pogięło, to rola Natki. A widzisz ją gdzieś tutaj? Ja znam cały tekst jeszcze z przesłuchania. Nie wiem, chyba nie mamy wyjścia. Oddaje pani rolę Natalii? Nie no, nikomu niczego nie oddaję. Dagmara po prostu zastąpi Natalię chwilowo. A ona pewnie wróci, zaraz wyjaśni nam, co się stało. Ja muszę zresztą zadzwonić do jej rodziców. Już się poćwiczymy, bo ja teraz zostaję tą rolę. No jasne, chyba na to zaraz gramy. Na kolejnej przerwie koledzy wciąż dokuczają Łukaszowi. Robert i Tadek od 2 miesięcy ciągle go wyśmiewają. Przychlaście, co jest? Fajny masz plecaczek. A teraz po niego zapieprzaj. Ruszaj tą dupę. Ja pierwszy, co za zmół. Idiota, Boże. Gimnazjalista czeka na swojego ojca, którego do szkoły wezwała wychowawczyni. Mężczyzna po śmierci żony sam wychowuje syna i zupełnie nie radzi sobie z zamkniętym w sobie chłopakiem. Co ty znowu nawyprawiałeś, co? Nic. Jak to nic? Jakby to było nic, to mnie tutaj nie wzywali. Gdzie ta twoja wychowawczyni jest? Nie wiem. Już jestem, dzień dobry. Dobry. Co się znowu stało? Ale może porozmawiamy w pokoju, dobrze? Proszę bardzo. Proszę, niech pan usiądzie. Dziękuję. Co się znowu stało? Znowu naopał jakiś jedynek? No, niestety tak. To praktycznie z każdego przedmiotu. Z niego to już nic nie będzie. Ale proszę tak nie mówić. Pański syn po prostu potrzebuje pomocy. Pomocy? On po prostu nic nie rozumie, co się do niego mówi. I właśnie dlatego Łukasza powinien zobaczyć psycholog. Ja niestety podejrzewam, że pański syn cierpi na lekki autyzm. Autyzm? Co pani opowiada? Psycholog powie nam, skąd biorą się problemy Łukasza. Może też ocenić, że Łukasz powinien trafić do szkoły specjalnej. Takiej dla upośledzonych, tak? Proszę pana, w szkole specjalnej uczą się dzieci z różnymi problemami, nie tylko te upośledzone. Tam mają swój program dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Tam mogą naprawdę pomóc Łukaszowi. Gadanie! Proszę pana, proszę mnie posłuchać. Łukasz naprawdę powinien porozmawiać z psychologiem. My możemy to zorganizować tutaj, na Organizujcie miejscu. Sobie, co chcecie. Czy to wszystko? Bo ja muszę do pracy jechać. Tak, wszystko. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Czy to był ojciec Łukasza Krzemińskiego? Tak. Może chłopaka uda się przenieść do szkoły specjalnej jeszcze w tym semestrze. Ale to nie za wcześnie na takie decyzje? Przecież on jest u nas zaledwie od 2 miesięcy. Teresa, ja rozumiem, że ty lubisz tego chłopaka, ja też go lubię. Ale trzeba myśleć racjonalnie. Łukasz nie ma żadnych szans, żeby poradzić sobie w normalnej szkole. Ale to trzeba dać mu szansę. Czy ty wiesz, co się stanie, jak on dostanie się do szkoły specjalnej? Nigdy nie będzie miał szansy na powrót do normalnej nauki. Teresa, próbowaliśmy już... To trzeba znaleźć jakieś inne wyjście. Szkoła specjalna w wypadku każdego ucznia to jest ostateczność. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać Łukasza w normalnej szkole. Nie rozumiem, dlaczego Ala nie chce nawet spróbować. Nie rozumiem także ojca. Jak można nie walczyć o własne dziecko? Decyzja o przeniesieniu ucznia do szkoły specjalnej to jest zawsze bardzo trudna sprawa. Ale niestety czasami trzeba pogodzić się z rzeczywistością, że my ze swoimi środkami nie zawsze jesteśmy w stanie mu pomóc. I tak jest właśnie w przypadku Łukasza. Uzdolniony gimnazjalista nie zdaje sobie sprawy ze swojego talentu. Mimo że opanował cały program liceum z matematyki, na lekcjach nie radzi sobie z najprostszymi działaniami. Trudne zadania rozwiązuje tylko, kiedy jest sam. Na tablicy w pracowni matematycznej Teresa Kremer przygotowała dla klasy maturalnej trudne ćwiczenie z geometrii. Łukasz nie może się powstrzymać i natychmiast zabiera się za rozwiązywanie.
chłopcy, idźcie z tą piłką na zewnątrz. A co ty tutaj robisz? Tata cię szuka po całej szkole. Poczekaj. Ty to rozwiązałeś? A skąd ty znasz rozszerzoną planimetrię? Przecież to jest materiał klasy maturalnej. Gdzie ty się włóczysz? Idziemy do domu. Ojciec Łukasza natychmiast chce zabrać go do domu. Uważa, że syn jest opóźniony i nie ma zamiaru dłużej zajmować się jego problemami w szkole. On rozwiąza mnie, że pani da spokój. Skąd ty znasz twierdzenie Stewarta? Tego nie ma w programie. Jakie twierdzenie? On nie zna żadnych twierdzeń. A pan nie zauważył, że syn interesuje się matematyką? On się niczym nie interesuje. Niczym się nie interesuje, nic nie umie i pójdzie do szkoły specjalnej. Zresztą sama pani o tym wie. Chodź, idziemy. O, niesamowite. To rozwiązane zadanie to nie może być zbieg okoliczności. Łukasz jest naprawdę nieprzeciętnie zdolnym chłopcem. I szkoła specjalna to jest ostatnie miejsce, w którym powinien się znaleźć. Natalia z kółka teatralnego cały czas siedzi zamknięta w piwnicy. Co tam jest? Natalia Milewska! Poczekaj, poczekaj, szukam klucza, moment. Skąd masz szczęście, że zeszłam? Przecież nikt by cię tu nie znalazł. A pani żadniska mnie szukała? Nie wiem, no nie wiem nawet, gdzie jest. Powoli, powoli. Jeszcze od cię zabiła. Smutek rozstania, tak ty idiotko ukradłaś mi rolę! Co? Nic ci nie ukradłam! Pani Żabińska kazała mi zagrać, bo olałaś próbę! Zamknęłaś mnie w magazynie! Co? Dziewczyny, uspokójcie się! Wyjaśnijcie mi przede wszystkim, co się stało? Kto cię zamknął w magazynie? Ona mnie zamknęła! Powiedziała, że pani tam na mnie czeka! To prawda? W życiu! Ona kłamie, nic takiego jej nie mówiłam, a tym bardziej nigdzie jej nie zamykałam! To ty kłamiesz. Wiedziałam, jak mogłaś. Dziewczyny, mam tego dosyć! Albo skończycie z tymi kłótniami, albo naprawdę żadna z was nie zagra w tym przedstawieniu. Rozumiemy się? Dobrze, to w takim razie wracamy do pracy. Proszę na scenę. Co? Dagmara. Ale to nie fair, przecież to ja miałam zagrać Julię. Dagmara, dziękuję ci, że zastąpiłaś Natalię, ale to miało być tylko chwilowe zastępstwo. Dobrze, możemy kontynuować. Na czym skończyliśmy? Smutek rozstania tak bardzo mi jest miły. Smutek rozstania tak bardzo mi jest miły. Jezu, jak ja jej nienawidzę! Czemu nie mogła posiedzieć w tym magazynie 10 minut dłużej? Ale Natalia nie zagra Julii. Nie pozwolę na to, choćby nie wiem co. Alicja Stańko chce jak najszybciej umówić Łukasza z psychologiem. Potrzebuje do tego zgody dyrektora szkoły. Mnie jest strasznie przykro, że chłopak wcześniej nie trafił do specjalisty. Na pewno o wiele lepiej radziłby sobie ze swoimi problemami, a tak to niestety obawiam się, że zostaje mu już tylko szkoła specjalna. No, rozumiem. Alu? My się musimy wstrzymać z tą szkołą specjalną. Dzień dobry. Ale przecież już rozmawiałyśmy, Teresa. No tak, ale to było zanim znalazłam go u siebie w klasie. Stał przed rozwiązanym zadaniem z planimetrii rozszerzonej. Co ty mówisz? Co on sami rozwiązał? No tak, nie było nikogo w klasie. Wcześniej widziałam go ze zbiorem zadań. Wszystkie zadania były rozwiązane. On nie potrzebuje szkoły specjalnej, tylko indywidualnego toku nauczania. Ale skąd ty masz pewność, że on rzeczywiście sam rozwiązał to zadanie? No to trzeba to sprawdzić. Trzeba pojechać do niego do domu, porozmawiać jeszcze raz z jego ojcem. Dasz mi adres? Dziewczyno, nie rób sobie nadziei. A ja myślę, że wy za szybko chcecie sobie go odpuścić. Proszę cię, daj mi ten adres. Dobrze, dobrze. Ja naprawdę rozumiem zapał Teresy. Sama też najchętniej zostawiłabym Łukasza w naszej szkole. Ale chłopak nie radzi sobie z żadnym z przedmiotów. A kilka rozwiązanych zadań z matematyki naprawdę niczego nie zmienia. Zwłaszcza, że nie mamy pewności, że to on je rozwiązał. Po lekcjach nauczycielka matematyki przyjeżdża do domu swojego ucznia Łukasza Krzemińskiego. Chce jeszcze raz porozmawiać z ojcem chłopaka. Jest twój tata? Nie. A mogę wejść?
To były zadania z liczb zespolonych? Poczekaj, nie chowaj. Chciałam to zobaczyć. Krzywe stożkowe? Geometria nieuklidesowa? Dzień dobry. Co pani tu robi? Chciałam porozmawiać o Łukaszu. Pewnie znowu jedynkę dostał. Przeciwnie, mam dla pana bardzo dobre wiadomości. Możemy porozmawiać na osobności? To o co chodzi? Wygląda na to, że pana syn jest niesamowicie uzdolniony matematycznie. Jaki? Przecież on z matematyki ma same jedynki. No tak, on nie radzi sobie na lekcji, ale ma bardzo szeroką wiedzę i myślę, że warto go uczyć. Przecież jego wychowawczyni powiedziała, że najprawdopodobniej ma autyzm i pójdzie do szkoły specjalnej. Ale ona nie wiedziała, jaki on ma talent. On sam rozwiązał te zadania i wygląda na to, że interesuje się matematyką od bardzo dawna. On opanował już materiał do matury. Ale co pani dyrdymały opowiada? On jest tępy i tępy zawsze będzie. Pójdzie do szkoły specjalnej i będzie spokój. Ale szkoła specjalna to nie jest wyjście dla pana syna. Dlaczego pan nie chce pomóc własnemu Szkoda dziecku? Szkoda dla niego czasu. Jak pan może mówić tak o własnym synu? Bo jest głupi i zawsze będzie głupi. Panie... Bardzo proszę wyjść. Panie Krzemiński! Proszę wyjść. Do widzenia. Łukasz nie jest głupi i nie pozwolę, żeby jego ojciec tak o nim mówił. Zrobię wszystko, żeby udowodnić, na co go stać. Następnego dnia rano Teresa Kremer chce porozmawiać jeszcze raz z wychowawczynią Łukasza i dyrektorem szkoły. Ma nadzieję, że zrezygnują z pomysłu przeniesienia go do szkoły specjalnej. Ty byłaś wczoraj u Łukasza w domu? Byłam. No i? To jest talent matematyczny. On ma wszystkie zagadnienia do matury w jednym palcu. Zabrał się za program uniwersytecki. No dobrze, dobrze, ale przecież rozumiesz, że sam talent z matematyki, nawet jeżeli istnieje, to za mało, żeby chłopak mógł się uczyć w naszej szkole. Przecież z nim się nie da normalnie rozmawiać. Na razie. Na razie. Ale jak z nim popracuję, to on się otworzy. Tak? A jeżeli nie? Zrozum wreszcie, że być może my nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Do tego są potrzebni specjaliści. A myślisz, że w szkole specjalnej mu w tym pomogą? Przecież tam nikt nie będzie się zajmował jego talentem matematycznym. Ale przynajmniej pomogą mu w kontaktowaniu się ze światem. Ja wam pokażę, jaki on jest świetny. Ale co ty właściwie chcesz zrobić? Przyjdźcie do mnie po 7 lekcji. Do mojej pracowni matematycznej. To, że chłopak jest dobry z matematyki, naprawdę nie wystarczy, żeby mógł się uczyć w naszej szkole. No bo jak my mamy pomóc dzieciakowi, który prawie się nie odzywa i nie reaguje na to, co się do niego mówi?